zajrzę na moment tutaj, bo to jest przejście do teraźniejszości. Zobaczę czy nie. Tu może nie widzę, ale na pewno będę widział to z innej strony. Bo mówił Pan o tym, czego my między innymi mamy efekt teraz tutaj, czyli tej rozbudowy zoo. Przyszłość ogrodów zoologicznych, bo ta teraźniejszość już się staje tak naprawdę też i przyszłością, chociażby przez to, co dzieje się w ogrodzie zoologicznym, jego stałej rozbudowy, powiększającej się liczby gatunków, budowanego niebawem akwarium. Ogrody zoologiczne, obyśmy, ja już tak nie chciałbym tu oczywiście epatować, oby nie zostały taką ostatnią ostoją dzikiej natury. No ale w tym kierunku trzeba iść. Jest to jedyne wyjście dla ogrodów zoologicznych, żeby miały rację bytu i istnienia. Ogrody zoologiczne muszą być centrami hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem. Muszą hodować te zwierzęta. Jeśli tej najważniejszej misji ogrody zoologiczne nie będą spełniały, albo będą spełniały w małym stopniu, no to wtedy niestety, ale zginą. Najważniejsze dla ogrodów zoologicznych dzisiaj to jest właśnie ochrona tych zwierząt, hodowla zachowawcza, branie udziału również w programach hodowli in situ, czyli w naturze, tam gdzie występują, partycypowanie w badania naukowe, w przygotowywania terenu pod zakładanie rezerwatów, parków narodowych, czyli miejsc, gdzie te zwierzęta z ogrodów zoologicznych potem mają trafić. Tym się dzisiaj zajmują ogrody zoologiczne i żeby tak było cały czas. Ponieważ mamy też drugą stronę medalu. Ogrody zoologiczne, żeby zarabiać pieniądze, zaczynają się stawać takimi centrami rozrywki, niestety. Tutaj trzeba bardzo uważać, żeby nie przegiąć w tą stronę rozrywki. To musi być zbalansowane. Ta rozrywka ma nam dawać pieniądze na to, żebyśmy mogli chronić zwierzęta. Żebyśmy mieli pieniądze na to, żeby stosować nowe technologie, cały czas polepszać byt zwierzętom lub żeby wykupywać ziemię w tych krajach, gdzie no, trzeba tworzyć te rezerwaty i parki narodowe. Panie Krzysztofie, to na koniec naszej rozmowy oczywiście zapytam, może to nie w formie takiego szybkiego quizu. Wracając do tych wszystkich naszych ukochanych zwierząt, jest szczególna grupa zwierząt, które, jak to się mówi, przypadły Panu do, może złe określenie, do gustu, ale do pracy nad nimi i rzeczywiście poświęcił Pan sobie kawał życia właśnie na pracę z danymi zwierzętami? Czy najbardziej człowiek przywiązuje się i wiąże się z tymi zwierzętami, które najbardziej od niego zależą, czyli mają ich życie jest mocno związane z tym, że z pracą człowieka, czyli te wszystkie, które były wykarmione. Sam nie wykarmiłem żadnego zwierzęcia, ale zawsze byłem w zespole, który się takim odchowem młodych zajmował. I były to na początku lwica. Lwica Ryksa słynna, która potem wyszła z klatki i dzięki temu, że ją odchowywaliśmy, można było spokojnie ją z powrotem do tej klatki zaprowadzić. Później były to wilki grzywiaste, które na święta spędzały na przykład ze mną w domu. Czy lemur kata, czy serwale i inne zwierzęta. Także to są te wszystkie zwierzęta, które odchowywaliśmy, mieliśmy z nimi bliskość, te są nam najbardziej bliskie. Oczywiście, że wiele zwierząt również jest bliskich przez to, że są to zwierzęta szczególnej troski, bardzo zagrożone wyginięciem, które można było uzyskać tylko dzięki długoletniej pracy i staraniu się o nie. Mówię tutaj na przykład o gorylach, o okapi, o bongo. To wszystko to są te zwierzęta, nad którymi długo pracowaliśmy, żeby można było je utrzymać. Co jest dzisiaj łatwiejsze, a co trudniejsze w pracy pracownika ogrodu zoologicznego dzisiaj? A to, jak Pan zaczynał 35 lat temu, można jakieś cechy wspólne znaleźć i rozłączne. Jest łatwiej, czy wręcz odwrotnie trudniej? Jest trudniej. Jest trudniej, ponieważ zupełnie zmieniła się mentalność ludzi. Tak jak mówię, najważniejsza to jest pasja. Dzisiaj ludzie patrzą jednak na pieniądze, których w ogrodzie zoologicznym niestety, ale nie znajdą. Ogród zoologiczny to nie jest miejsce, gdzie się robi kokosy. To jest miejsce, gdzie się faktycznie pracuje bardzo często dla idei,
a tą ideą jest ratowanie ginących gatunków. I w związku z tym, że człowiek ma rodzinę, może nawet mieć tą ideę w sobie i nią żyć, ma rodzinę, którą musi wyżywić i tak dalej, stąd się rodzą różne konflikty. I największym problemem zawsze była praca z ludźmi. Aha. Idąc na studia, chciałem uciec od tej pracy z ludźmi, po to, żeby pracować ze zwierzętami. A tu w ogrodzie zoologicznym jednak najczęściej mam do czynienia z ludźmi i praca z ludźmi jest bardzo ważna. Oczywiście nauczyłem się tego, ale to jest problem. Dawniej może było łatwiej, ponieważ więcej osób miało tą pasję, tak? Dzisiaj jednak ludzie patrzą też na inne rzeczy i często przychodząc do nas, do zoo, ja wiem, że człowiek się nadaje po rozmowie z nim. Ja wiem, że byłby świetny, ale on rezygnuje w związku z tym, że za mało będzie zarabiał. I jest mi bardzo żal z tego powodu. Proszę pana, tak jak nasze życie, coś się rodzi, coś umiera, na naszych oczach również dla pana takie szczególne momenty wzruszeń, bo tak jak pan mówił, miał pan zwierzęta, że tak powiem, wychowując je w domu, ale były zwierzęta, które już odeszły, były też legendarne zwierzęta tego polskiego zoo, bo ja jestem wychowany na słynnej Taruce. No, Taruka dała nam mocno w kość, bo to była stara panna. Z wszystkim, co to określenie nosi ze sobą, czyli z wszelkimi narowami, z wszelkimi złośliwościami. To po prostu była stara panna, która nie lubiała kobiet, która jak miała zły humor, to potrafiła rzucać burakami cukrowymi w zwiedzających. Na szczęście w nikogo nie trafiła, tak żeby zrobić krzywdę, ale mało brakowało. I mogło się naprawdę źle skończyć. To był naprawdę groźny słoń. Tylko niektóre osoby tolerowała. Ale mimo wszystko to był słoń, czyli największe zwierzę, które... No, jednak człowiek ma respekt dla takich dużych zwierząt i szacunek. No, przynajmniej jeśli chodzi o wielkość, tak? Szacunek też człowiek miał, bo każdy z nas, który miał z nią bliższy kontakt, dowiedział się, jaka to jest potężna siła. Ona nie chciała nam zrobić krzywdy. Ona tylko tak delikatnie nas odpychała trąbą na przykład, albo nogą, a myśmy lecieli kilkanaście metrów. Tak, oczywiście padaliśmy, nie? Bo to taka niesamowita siła. Więc co by się stało, jak ona by naprawdę chciała nam zrobić krzywdę? To jedno zwierzę, a inne tak szczególnie zapamiętam. Na szczęście straciła ostatnie zęby przed powodzią i padła przed powodzią. Bo jakby padła w czasie powodzi, to byłby bardzo duży problem. Co zrobić z tym wielkim cielskiem? No. Mhm. A inne zwierzęta, takie szczególnie? No, hipopotam padł niestety w czasie powodzi, ale to jest cała historia jego, jest fantastyczna, bo to jest pierwszy hipopotam nilowy, Fredek, urodzony w polskim zoo w Warszawie. Nie? Po wojnie pierwszy hipopotam, który się w Polsce narodził, to właśnie Fredek i narodził się w Warszawie. I on przyszedł do Opola. I też tutaj był jedynym hipopotamem nilowym, jakiego mieliśmy. Dzisiaj się już tak nie utrzymuje zwierząt. Nie wolno trzymać jednego słonia, nie wolno trzymać jednego hipopotama. No bo zmieniła się rola ogrodów. To już nie jest miejsce, gdzie się pokazuje zwierzątka. To nie jest miejsce, tak jak Muzeum Historii Naturalnej, gdzie się pokazuje żywe eksponaty. Tutaj chodzi o coś więcej. No to właśnie chodzi o to rozmnażanie. A dlatego jesteśmy otwarci, pokazujemy, bo chcemy przez to edukować ludzi. Mhm. Żeby ludzie się zachwycili tym, co widzą, pokochali to i przez to, chociaż w sposób podświadomy, zechcieli chronić przyrodę, żeby nie zginęła. A dlaczego? No bo jest piękna, bo mi się podoba. Panie Krzysztofie, na koniec tego naszego bardzo długiego, ale jakże ciekawego spaceru, chciałem zapytać, czego jubilatowi życzyć. Myślę o naszym ogrodzie, bo bardzo ciekawe rzeczy się wydarzają, tak jak mówiłem. Pewnie w ciągu najbliższych miesięcy znowu zostaną dokonane ogromne zmiany. I co dla pana jest szczególnie ważne teraz, jeśli chodzi o to wyzwanie przyszłości w tych kolejnych latach pracy, na co pan szczególnie chce położyć nacisk? Nam szczególnie potrzebny jest życzliwy odbiór przez władzę i przez ogół społeczeństwa. Mhm. Przypominam, jesteśmy jednostką budżetową Urzędu Miasta.
czyli to, co zarabiamy, oddajemy do miasta i dostajemy z miasta 100% dotację, z czego żyjemy i z czego robimy te rzeczy, które Państwo widzą. Jeśli chodzi o społeczeństwo zwiedzających, to też zadanie sobie trudu, żeby zobaczyć i sprawdzić, po co są ogrody zoologiczne, po co istnieją, że takie hasła jak otwieramy klatki i wypuszczamy zwierzęta są tak naprawdę niepoważne, no bo to zwierzęta nie dadzą sobie rady, absolutnie. To dlatego są zamknięte, bo to są tak zwane zwierzęta szczególnej troski. I dlatego są w ogrodzie zoologicznym, bo w naturze nie dają sobie rady i giną. A tutaj w ogrodach zoologicznych, dzięki opiece sztabu ludzi, w tym weterynarzy, w tym ludzi zajmujących się całym enrichmentem, czyli zaspokajając potrzeby tych zwierząt, powodujemy, że zwierzęta zaczynają się rozmnażać, populacja zaczyna wzrastać, jest coraz więcej tych zwierząt i mamy możliwość w przyszłości faktycznie je zwracać do natury, oddawać naturze. Ale wtedy, kiedy w ogrodach zoologicznych będzie ta populacja uratowana, czyli na tyle duża, że da sobie radę, i jeśli będą warunki odpowiednie stworzone w naturze. O to tu chodzi. No to na koniec tylko, co czeka nas jeszcze w tym i w przyszłym roku, bo mówimy chyba w tej chwili, wszyscy myślą jednak o akwarium w Opolskim. To nie zdradzamy. Nigdy nie zdradzamy faktów, co będzie, a czego nie będzie, bo nigdy do końca nie wiemy, czy się nam to uda. Są pewne plany, o których już wszyscy wiedzą Państwo, czyli akwarium ma być skończone do końca roku, otwarte ma zostać, tak, do końca roku. I to prawdopodobnie, najprawdopodobniej się spełni, ponieważ na takim etapie jesteśmy, że faktycznie tak będzie. Jeśli chodzi o inne zwierzęta, to oczekujemy, staramy się i robimy wszystko w tym kierunku, aby przywieźć samice okapi. Będzie też wielkie wydarzenie. I doczekać się małego tygrysiątka? Tego nie. Ale chyba dzikie koty, które powróciły, to też jest to w ostatnich latach coś, co na pewno możemy traktować w kategoriach wydarzenia, tak jak wcześniej był przyjazd goryli, na które tak czekaliśmy do opolskiego zoo. No tak, to była odpowiedź, co daj zamiast słonia. Bo dla słonia było to za mało miejsca, nie dostalibyśmy słoni w to miejsce. Więc naturalnym wyborem przy małpiarni, co dać zamiast słonia, to były goryle. I dlatego goryle. No i to też lata były starań, pokazywanie koordynatorom projektów naszych, zmienianie tych projektów, uzgadnianie z nimi, żeby wszystko było jak najlepiej. Ale też bez zbędnych zasieków niepotrzebnych, tak żeby zwiedzający nie czuli się, że jest to Alcatraz i zwierzęta są w więzieniu. Bo to następna strona medalu. Często nam, zwiedzającym, nie podoba się to, że zwierzęta są za kratami, że zwierzęta są za siatkami, pozamykane. A zwierzęta bardzo dobrze się czują. Wolą na przykład być w klatce za kratami niż na wyspie. Gdzie jest tylko jedno małe drzewko i nie ma co robić, tak? Aha. A kraty, każdej kraty można się złapać i jest to po prostu piękne miejsce do spinania. Także to nie do końca jest tak, jak nam się wydaje przy odbiorze. Ale zwracamy też na to uwagę, żeby sprostać tym wszystkim estetycznym potrzebom ludzi i staramy się tak robić, żeby zwierzęta miały jak najmniejszą barierę, żeby nie było tych barier między człowiekiem a zwierzęciem. Proszę Pana, i koniec moich pytań. Ostatnie jest następujące. Czy Krzysztof Kazanowski do zoo przychodzi po pracy, bo jest mu ciągle mało? Już nie jako pracownik, ale jako ten, który to zoo kocha. Czy też pokoleniowo i jako tata, i jako dziadek? Czy jak to jest? Czy już to się mówi, wszędzie tylko nie do zoo? Rozumiem. Czasami mam dość i faktycznie nie przychodzę. Ale mam wnuki. Wcześniej przychodziłem z dziećmi oczywiście. Inaczej, dzieci przychodziły do mnie do zoo i zostawaliśmy do późna w ogrodzie zoologicznym.
Dzisiaj mam wnuki i to jedną wnuczkę mam taką, która jest niezwykle zainteresowana, aż się dziwię, ma taką pasję właśnie, jeśli chodzi o zwierzęta i ma obowiązki, ma w zoo. No czyli drugie pokolenie idzie, czyli tak, to odwiedzić ma na przykład obowiązek odwiedzić Stefana, Stefan to jest żyrafa i musi iść do niego odwiedzić, no jak to Zosia jest w zoo i nie może odwiedzać, nie idzie odwiedzić żyrafy. Są pewne obowiązki, ja mam obowiązki z wnukami, zabieram do zoo i pokazuję i jest to bardzo piękny i miły dla mnie spacer. A dla wnuków jest to również też fajne przeżycie i cieszę się z tego. A ja bardzo się cieszę, że poświęcił nam Pan tyle czasu, ale kiedy się pracuje ponad 35 lat w jednym miejscu, to tych opowieści byłoby było i było w przypadku Pana Krzysztofa Kazanowskiego do opowiadania bardzo, bardzo długo, ale pewnie będzie jeszcze na to czas, by do niektórych z nich w szczegółach wrócić. Najdłużej na ten moment pracujący w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu pracownik Krzysztof Kazanowski. Niestety, wiele moich kolegów i koleżanek już nie żyje. No, odeszło, to na pewno. Życzymy wszystkiego dobrego, udanej pracy na kolejne lata. No i przypominamy Państwu, ta nasza rozmowa to efekt właśnie obchodzonego jubileuszu 70 lat Polskiego Ogrodu Zoologicznego. Choć tak jak wspomnieliśmy w części początkowej naszego programu, to przecież ta historia jest dużo, dużo dłuższa. Jest jakieś specjalne powiedzenie, bo tam czegoś się komuś życzy albo nie życzy, czy pracownikom ogrodu zoologicznego się jest jakieś takie tak, powiedzenie, że z nas w Polsce tak? Zawsze żartują, że w Opolu się bardzo powodzi. No. Żeby nam się już tak nie powodziło, jak w tym 97 roku. Tak. Krzysztof Kazanowski był gościem naszego spaceru. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki.